naprawdę nie ma sensu zaprzątać sobie umysłu inwestycjami, jeżeli żyjesz w stadzie i w tym stadzie jest ci dobrze. Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry! Dzisiaj odpowiem na jedno z niezwykle ciekawych pytań, które pojawiło się w ostatnim komentarzu, a mianowicie w tym czasie, gdzie elity przygotowały dla nas system niewolniczy, w co zainwestować? Czy w złoto, czy w ziemię, czy w kryptowalutę? Jeżeli jesteś moim oglądającym, to dokładnie wiesz, że w moim życiu wszystko jest wypełnione bogactwem, obfitością, radością, lekkością, spełnieniem. To, co robię, jest moją misją, jest moim powołaniem, ale staram się bardzo w takiej pełnej harmonii łączyć to, co duchowe, z tym, co materialne. Czyli najpierw coś zaczyna się w energii, a później to materializuje się tutaj na Ziemi. Czyli to wszystko, czego Was uczę poprzez moje filmy, poprzez moje e-booki, poprzez audiobooki, poprzez przede wszystkim ceremonię, to wszystko zastosowałam albo stosuję w moim życiu. Jestem żywym przykładem tego, że to wszystko funkcjonuje. Na to dzisiejsze pytanie również odpowiem bardzo symbolicznie, ale tak, żeby każdy z Was mógł to idealnie zrozumieć i wykorzystać w swoim życiu. Zaczynamy od samego początku. Pierwsze, najważniejsze pytanie to, czy jesteś wolnym człowiekiem? Jeżeli brałaś i brałeś udział w naszej ceremonii o numerze 213, tylko na mojej stronie, tylko tam, nigdzie indziej, te ceremonie są dostępne w zakładce ceremonie, to już dokładnie wiesz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Pierwsze pytanie, czy jesteś wolnym człowiekiem, jest kluczowe, aby odpowiedzieć na to, w co zainwestować dokładnie teraz, w tym czasie albo w kolejnych dniach i miesiącach. Dlaczego? Bo jeżeli należysz do tak zwanych owiec, bez obrazy dla owiec, bez obrazy dla ludzi, których nazywam owcami, jest to przykład, symbolika, ukryta symbolika i te osoby, które są na ceremoniach, wiedzą, co mam na myśli. Czyli jeżeli należysz do tak zwanych owiec, jesteś człowiekiem, który dobrze się czuje w stadzie innych, podobnych do ciebie ludzi. Czyli owce czują się najlepiej w stadzie owiec. Tam się czujesz bezpiecznie, wiesz, że masz jakiegoś pasterza, czyli kogoś, kto o ciebie dba, kto cię prowadzi, kto ci mówi, co należy robić, a czego nie należy robić. Tam są pewne zasady w tym stadzie owiec, prawda? Pewne reguły, pewne ustawy, pewne prawa. Tam jest również taka troska społeczna, nazwijmy to tak, ponieważ całe stado jak gdyby troszczy się o tych słabszych, o tych młodszych, albo pasterz się o nich troszczy, a o ich bezpieczeństwo tego stada troszczą się tak zwane psy pasterskie. Jeżeli należysz do takich ludzi, tak zwanych owiec, i tak czujesz się dobrze, że jest ktoś, kto mówi ci, co masz robić, że jest ktoś, kto dba o twoje bezpieczeństwo, ale również z tymi innymi owcami masz dobre stosunki i nadajecie na takich samych falach, to uważam, że nie należy inwestować w nic oprócz w życie, w konsumpcję, normalne bycie w stadzie owiec. Bycie w stadzie owiec oznacza, że mniej więcej wszyscy mają tak samo, z wyjątkiem pasterza i z wyjątkiem psów pasterskich. Czyli owce mniej więcej mają taki sam poziom życia i jeżeli masz świadomość owcy, to jeżeli zainwestujesz w cokolwiek, czy to będzie złoto, czy to będzie ziemia, czy to będą nieruchomości, czy cokolwiek innego, to albo pasterz ci to zabierze,
albo psy pasterskie ci to zabiorą, albo inne owce ci to zjedzą i za przeproszeniem ci jeszcze nasrają na tym twoim terytorium. Więc jeżeli należysz do świadomości owiec, ludzi ze świadomością owiec, to żyj tak, jak żyjesz, nie myśl o tym, co będzie, bo pasterz i psy pasterskie zadbają o ciebie, zadbają o twoje życie, zadbają o to, żebyś zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem, dopóki nie będą cię potrzebować, żeby cię potem zjeść na mięso na przykład. Przerobić na mięso, czy przerobić na ser, czy przerobić na wełnę, prawda? Czyli tak to funkcjonuje w stadzie owiec, że pasterz ma z tego korzyści, psy pasterskie mają z tego korzyści, czyli ty wytwarzasz różne rzeczy i one na tobie pasożytują, dając ci w zamian tą ochronę, czy jakieś tam kierunki, w których masz się poruszać. Jeżeli jesteś człowiekiem ze świadomością wilka, no to już tutaj samo przez się rozumie, że nie należysz do stada owiec. Jeżeli jesteś wilkiem, w owczej skórze nazwijmy to tak, tutaj w tym pozytywnym rozumieniu wilka w owczej skórze, czyli twoi rodzice, znajomi, przyjaciele, wychowawcy wmówili ci, że jesteś owcą. I jeszcze dzisiaj jesteś w stadzie owiec, ale jesteś wilkiem. Ty wiesz, że masz tą wilczą krew. Ty czujesz swoją indywidualność, niepowtarzalność. Ty czujesz, że do tego stada nie pasujesz, że jesteś wilkiem, a nie owcą. Idziesz swoją własną księżycową ścieżką. Chcesz siebie realizować, masz większe marzenia, plany. Chcesz iść do przodu w tej pełnej realizacji swoich talentów, swoich zdolności i masz pewną dozę również odwagi, takiej mocy wewnętrznej, siły wewnętrznej, to mogę ci tylko jedno doradzić. Najwyższy czas uciekaj ze stada. Najwyższy czas. Bo w tym, co jest tutaj przygotowywane, wilki w stadzie owiec będą miały bardzo trudno i długo nie pociągną. To nie będzie taki czas, jak był kiedyś, że wilki w stadzie owiec no, nie miały fajnie, ale jakoś sobie tam mogły egzystować. Czyli jeżeli czujesz w sobie tą wilczą krew, a jeżeli mnie oglądasz, to jestem pewna, że należysz do wilków, tylko może jeszcze udajesz, że jesteś owcą, bo mnie na pewno owce nie oglądają. Bo one to uznają za dziwne, niebezpieczne, jakieś takie niezrozumiałe, świat fantastyki, nie wiadomo co to jest, nie można tego przyporządkować. Inne owce naturalnie też tego nie akceptują, więc owce na pewno mnie nie oglądają. Jeżeli więc mnie oglądasz i to więcej niż ten jeden film, to na pewno jesteś wilkiem, tylko może jeszcze w stadzie owiec. Więc pierwsza, najważniejsza wskazówka, twoja wolność. Uciekaj do wolności. Uciekaj ze stada owiec. Jak ty to zorganizujesz? To już jest tutaj twój talent, twoje zdolności, twoje myśli, twoje słowa, twoje działania. Uczę was tego na ceremoniach, krok po kroku, jak iść tą swoją własną ścieżką, tą drogą maga transcendentnego, jak kształtować swoje życie, ten świat i wszechświat, jak odkrywać talenty, jak znaleźć mistrza w sobie, a nie szukać go na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Ponad 200 ceremonii, każda na inny temat, każda jako samodzielny klucz. Możesz sobie wybrać, który chcesz i każdy otwiera drzwi do wolności, a wszystkie otwierają wrota, portal do wolności. I teraz, pierwszym twoim krokiem jest wolność, czyli uwolnienie się ze stada. Co to oznacza? Gdy będziesz się uwalniać ze stada, masz taki, musisz o tym wiedzieć, że będzie to bardzo, bardzo trudne, ten moment uwolnienia się ze stada, ponieważ wyrastałaś, żyłeś w stadzie owiec, więc mimo tego, że jesteś wilkiem, to masz mnóstwo w sobie programów, różnych takich ograniczeń, które wpoiły ci
owce, próbując zrobić z ciebie owcę. Czyli ten pierwszy moment przełamania, ten pierwszy moment pójścia do wolności może być dużym wyzwaniem, może być trudny. Pamiętaj, że ja jestem. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, to na obu moich stronach masz wszystko to, czego potrzebujesz, aby się uwolnić. Ten pierwszy moment zaczyna się od tego, że inne owce będą mówiły tak. Be, me, be, me, be, me. Wiesz, co mam na myśli? Naturalnie będą robiły wszystko, 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 żeby cię zatrzymać. Nie rób tego, to jest niebezpieczne. Nie wychylaj się, co pasterz powie. Psy pasterskie cię pogryzą. Słuchaj, siedź tu lepiej z nami. Tu mamy wszystkiego pod dostatkiem. Wszystko, pasterz się o nas troszczy. Psy pasterskie się o nas troszczą i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy etap, który trzeba pokonać. Wytłumaczyć tym owcom, że to nie jest twoja droga, że ty masz inne marzenia, inne cele. Albo nikomu się nie tłumaczyć, tylko po prostu cut, odciąć i otworzyć się na nowe. Zmienić może miejsce pobytu, miejsce zamieszkania. W jakiś sposób uwolnić się od tego stada. Wyrwać się z tego stada. Uwaga! Jeżeli się będziesz wyrywać ze stada, to przyjdzie pasterz z kijem pasterskim i będzie próbował cię do tego stada zagonić. I tutaj mam na myśli wszystkie instytucje, typu na przykład instytucja kościelna, która sama mówi, że jest pasterzem owiec. Więc ta instytucja będzie próbowała cię zagonić do stada i że ty się wyrywasz, no to jakaś kara boska cię spotka i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy w twojej podświadomości będą się wtedy aktywować. Wszystkie bariery ci wpojone od małego dziecka. No i kolejny bardzo, bardzo trudny moment to psy pasterskie. Psy pasterskie są po to, żeby zaganiać wszystkie owce do stada. I tutaj może nastąpić konfrontacja. Nie musi, ale może nastąpić. Jeżeli poczujesz w sobie w 100% tą siłę wilka, to psy pasterskie pod kulą ogon i będą uciekać, ponieważ psy pasterskie wiedzą, że wilk jest niebezpieczny. I psy pasterskie mogą wtedy próbować cię atakować grupą, no bo w grupie siła, jak to się mówi. Jeden umie pisać, drugi umie czytać. Wiesz, co mam na myśli? Ale jeżeli nadal jesteś wilkiem i masz ten taki pociąg do tej wolności i chcesz tej wolności, to ty znajdziesz dziurę w płocie i uciekniesz. A jeżeli raz jesteś na zewnątrz, raz jesteś w lesie, raz jesteś w dżungli, to masz teraz dwie drogi, albo te dwie drogi łączą się w jedną. Kto jest w dżungli, kto jest w lesie? Naturalnie albo jesteś tam samotnikiem, czyli realizujesz siebie, uczysz się nowego sposobu myślenia, nowego sposobu patrzenia na twoje życie, czyli uczysz się, w to warto zainwestować, w to może nie, to jest dobre, to jest złe, słuchasz, czytasz, cały czas się rozwijasz, ponieważ jesteś w nowym środowisku, masz nowe niebezpieczeństwa, ale masz również wolność, masz tysiące różnych dróg, którymi możesz iść. Tysiące! Możesz wybrać tą księżycową ścieżką, która jest idealna dla ciebie. No i w lesie możesz spotkać inne wilki. Naturalnie, tak jak na naszych ceremoniach, spotykamy się my wszyscy wolni ludzie, niezależni, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą zmieniać siebie, zmieniać ten świat i wszechświat. Tak właśnie na zewnątrz spotykasz inne wilki. Od nich się uczysz, z nimi rozmawiasz, może tworzycie watahę wilków polujących na owce? Dobrze, pomijamy ten temat. Ale może tworzysz watahę wilków, może po prostu tylko uczysz się, bawisz się z nimi, masz z nimi świetne połączenie, bo jesteście, macie tą samą krew, macie tą samą miłość do wolności, miłość do samodzielności. I wtedy, dopiero wtedy, gdy jesteś na zewnątrz, gdy jesteś samotnym wilkiem, który poznał już całe terytorium, albo jesteś w wataszy wilków,
Pamiętaj, wataha wilków to zawsze też jest samica alfa, więc tutaj też są różne momenty, gdzie się wilki gryzą między sobą. To nie jest takie piękne i świetliste, jakby się niektórym wydawało. Też trzeba walczyć o swoje. Dobrze, ale wataha wilków się wspiera, prawda? Dobrze, idziemy dalej. Czyli dopiero w tym momencie zaczynasz myśleć o tym, w co zainwestować. Bo dopiero jak masz wolność w głowie, to wtedy masz wolność decyzji i wtedy, jak w coś zainwestujesz, to zawsze możesz się ratować. Zawsze możesz szukać dziury gdzieś, aby coś ominąć, coś wykorzystać. Owce w stadzie nie mają takiej szansy. Więc dzisiaj możesz zdecydować i poczuć w tobie, jaka płynie w tobie krew. I tutaj nie można powiedzieć, a ten jest głupszy, gorszy, bo on jest owcą. Jesteśmy różni. Niektórzy są wilkami, niektórzy są owcami. Owiec jest więcej. Czyli jeżeli czujesz, że płynie w tobie owcza krew, to zostań w stadzie i nie myśl o inwestycjach, bo to nie ma najmniejszego sensu. A jeżeli czujesz, że płynie w tobie wilcza krew, to najpierw się wyrwij ze stada, najpierw poznaj nowe środowisko, nowy sposób myślenia, nowy sposób działania, poznaj siebie, odkryj siebie i potem dopiero zaczynasz myśleć o inwestycjach. I wtedy wszystkie drogi są dobre. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Może dzisiaj w złoto, jutro w kryptowaluty, pojutrze w jakieś nieruchomości, ale dopiero jak masz wolność. Wolność zaczyna się w głowie. Naprawdę nie ma sensu zaprzątać sobie umysłu inwestycjami, jeżeli żyjesz w stadzie i w tym stadzie jest ci dobrze, no bo ci to zabiorą i tak, więc po co? Po co marnować twój czas i energię? Lepiej sobie dobrze żyć. Wierzę jednak w to, że należysz do wilków i że chcesz żyć dużo, dużo lepiej niż stado i chcesz również czegoś tutaj dokonać na ziemi, a nie tylko siedzieć, żreć za przeproszeniem i srać jak stado owiec i być wykorzystywanym przez innych. I dlatego pierwszym krokiem jest wolność. Wolność w głowie, potem wyrwanie się, stworzenie swojego nowego życia, a potem dopiero myślisz o inwestycjach. I tego życzę ci z głębi mojego serca. Odwagi przede wszystkim. Odwagi, 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 odwagi. Odwagi. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi. Koniecznie zostaw kciuka w górę, jeżeli ten film ci się podobał, jeżeli chcesz więcej takich filmów i napisz komentarz, czy rozumiesz tą symbolikę. I jak się czujesz? Czujesz się lepiej w stadzie, czy jednak lepiej na zewnątrz? Do zobaczenia. Twoja Maria.